Były dwa, nie ma żadnego. Jakiś czas temu na wniosek Rady Osiedla na ulicy Zygmuntowskiej zostały zlikwidowane progi zwalniające. Przeciwnicy takiego rozwiązania ograniczającego prędkość skarżyli się na nadmierny hałas, który powodowały przejeżdżające przez nie samochody. Natomiast zwolennicy progów uważają je za niezbędne, przede wszystkim ze względu na znajdujące się tam przedszkole miejskie. Nadużywanie prędkości na tym odcinku mocno niepokoi mieszkańców, o czym mówił wczoraj podczas audycji zebrania na żywo jeden z telewidzów. Ja gdybym wypożyczył od fotoradar jakiś z policji, to przynajmniej zgarnął po jakieś 200 zł od każdego pędzącego samochodu. Ulica Zygmuntowska jest raptem tylko ma gdzieś kilometr około, z Łopuskiego do Solnej. Proszę pana, jaką prędkością to poruszają się samochody, to jest głowa mała. Przychylam się do wniosku tych mieszkańców, którzy uważają, że powinny być zamontowane progi, w dodatku mocno wyeksponowane, ponieważ rzeczywiście kierowcy nabierają tam dużej prędkości. Jest to niebezpieczne. Anna Mieczkowska po konsultacjach z mieszkańcami podjęła decyzję, że nowy próg powinien znajdować się na wysokości najbardziej newralgicznego miejsca przedszkola. Wspólnie wypracowaliśmy takie stanowisko, że powinien to być nie ten próg spowalniający taki wykonany z tworzywa sztucznego, tylko wybudowany z kostki. Jesteśmy już w trakcie przygotowania zlecenia na przygotowanie dokumentacji projektowej. Następnie zgłosimy do starostwa, bo musimy zgłosić wniosek o tym, że będzie taki próg wybudowany. Ogranicznik zostanie wykonany do końca roku lub na początku przyszłego i zostanie oświetlony.